Play kiedyś na początku był startupem. I rośniemy, już startupem nie jesteśmy, ale lubimy tamte czasy. I wydaje mi się, że typowe dla startupu jest dosyć płaska struktura organizacyjna. I my też taką strukturę staramy się utrzymać. Nie ma wielu szczebli, nie ma zastępców dyrektorów, kierowników starszych, młodszych. To wszystko jest dosyć płaskie i przez to bardzo efektywne. U nas w naszej organizacji staramy się, żeby ludzie naprawdę, kiedy mają pewien pomysł albo pewną uwagę, mogli bardzo w łatwy sposób dostać się do osoby decydującej. I to jest, wydaje mi się, najfajniejsze w tych dużych firmach. Chyba to jest trudne do osiągnięcia i to jest chyba przewaga Play'a. Pozwalamy naszym pracownikom robić coś, na czym się dobrze znają. To znaczy, nie wszystko jest określone procedurami, nie wszystko jest bardzo regulowane. Tak naprawdę pozwalamy pracownikom na właśnie wykazanie się swoimi pomysłami, na wdrażanie ich w życie. I to, wydaje mi się, jest unikalne w tej organizacji, to jest bardzo dobrze działa. Drugą na pewno sprawą jest to, że w Play'u dobieramy tak ludzi, zatrudniając ich, żeby szukać od samego początku ludzi, którzy na samym początku, na wstępnym etapie wykazują już takie duże zaangażowanie, duże zainteresowanie i dużą pasję.